jakieś ciekawe pytania zadawane. Tak, będą ciekawe pytania zadawane. Na początku pytanie o to, gdzie się znajdujemy, co tu będzie się działo i wszystkie szczegóły. Okej, wszystkie szczegóły? Kurde, wszystkich szczegółów to ja chyba nawet nie mogę zdradzić, bo będzie się działo naprawdę bardzo dużo. A znajdujemy się chyba w najbardziej malowniczym miejscu w całej Polsce, na PGE Narodowym. Piękna architektura. Jest to ogólnie zaszczyt występować tutaj na tak dużej scenie. Będzie się działo. Będzie się działo. A czym zaskoczysz swoich fanów? Wydaje mi się, że będę się starał zaskoczyć czymś, czego się zupełnie nie spodziewają. Czyli tak jak zawsze, nie? Jak na mnie przystało. Szukamy zupełnie jakiejś odmienności, dzikości. Może ktoś się w tym odnajdzie, może nie. Ja na pewno dam z siebie wszystko, to mogę zagwarantować. Myślisz, że to będzie najlepsza impreza w tym roku? Wydaje mi się, że to będzie najlepsza impreza dekady. Jesteśmy teraz sobie na PGE Narodowym. Fajnie jest. Jak najbardziej. Tylko wiesz, śnieży. No, dawno nie widziałem śniegu w kwietniu. Wiesz, tak, no to rzeczywiście prima plis na całego. Natomiast... Tak, dokładnie, dokładnie. Natomiast no, tutaj widzisz, biegałem sobie no, na tej pozycji mniej więcej Zieliński. Chciałeś być kiedyś piłkarzem? Wiesz co, to było moje takie pierwsze marzenie, no bo jedyne z czym masz do czynienia tak naprawdę, wychodzisz na zewnątrz do swoich ziomeczków na osiedle. Ja jestem z bloków ogólnie i u mnie w Włocławku, w mieście, z którego pochodzę, no jednak ta piłka nożna jest tam mocno pchana i to jako kibice. Fakt faktem, tutaj ubliżyłem koszykówce, no bo mamy Anwil Włocławek, najlepszy team w Polsce, ale ta piłka nożna zawsze dominowała tak jakby całą moją sferę rozrywkową na osiedlu. Także chciałem być piłkarzem, jak najbardziej. Nawet próbowałem, chodziłem do klubów piłkarskich. Tylko problemy, schody się zaczęły w momencie, gdy faktycznie na te treningi zaczęło mi nie starczać czasu najzwyczajniej na świecie, nie? I szukałem już tak jakby innego, bardziej stacjonarnego zajęcia. Ja na przykład zawsze chciałem być trenerem i w sumie każdy się znalazł, powiedzmy, w swoim fachu. W takim znaczy, sensie. Wydaje mi się, że tak. No jak ktoś, się tutaj spotykamy, ktoś, to jesteśmy chyba tymi trenerami Zielińskim, nie? Także jak najbardziej. Dobra, to skąd pomysł na szatana? Więc tak, chciałem ci to tak ładnie nakreślić. Skąd pomysł na szatana? Wiesz, to jest ogólnie utwór, który udało mi się wydać całkiem niedawno i może on nie jest na tyle kontrowersyjny, co jego tytuł. I o co chodziło w tym całym szatanie? Chciałem po prostu pokazać ludziom zupełnie coś innego tak naprawdę. Nie oczekiwałem jakichś nie wiadomo jakich wyświetleń. Ja oczekiwałem dosłownie 10 osób, które zrozumieją to, bo uważam, że ludzie, którzy rozumieją muzykę artysty, to jest coś, w czym tak jakby, no, coś, czego powinniśmy szukać w tej branży tak naprawdę, jeśli robimy to od serca tak właściwie. Więc no... Ja dałem serce. Ludzie tak jakby interpretują to sobie fakt faktem na różne sposoby. A wydaje mi się, że feedback jest całkiem pozytywny. Choćby nie wiem co. Ten feedback jest całkiem na tyle rozbudowany, że mnie satysfakcjonuje. O, to chciałem powiedzieć. Jednak te komentarze już troszeczkę są dłuższe niż jedno złożone zdanie. Są bardziej takie konstruktywne, że co jest tak, co lubimy. Czyli faktycznie ta subkultura, o której tam pisałem w komentarzu, Sprawdza się ta teoria, że to jest subkultura, że tworzymy wszyscy razem wspólną tak jakby subkulturę, że rozumiemy tą muzykę, że brniemy w to i wszyscy ci ludzie, którzy prawdopodobnie mogą się tutaj ewentualnie znaleźć, ja wychodzę z sercem dosłownie na tacy do nich, tak, bo wiem, że oni tutaj przyszli się bawić razem z nami wszystkimi, ale wierzę, że ten 1% przyszedł tutaj chociaż dla mnie, nie? Więc no to jest najpiękniejsze. Ale co do odbioru fanbase'u, to sprawdzasz komentarze, czy też regularnie? Wiesz co, ja jestem człowiekiem, który przede wszystkim robi wszystko na własną rękę samemu. I u mnie to wygląda w ten sposób, że no muszę wszystko, w cudzysłowie, trzymać za taki przypysk, ze względu na to, że po prostu no, łatwo się rozleniwiam. I teraz można powiedzieć, jestem w pędzie, co da się zauważyć wizualnie, doszło do jakiejkolwiek poprawy. I też no, na streamingach pojawia się coraz więcej utworów. Dorastam do tego tak naprawdę, bo na samym początku, można powiedzieć, troszeczkę mnie to przeraziło. To, co się wydarzyło, te wielkie boom, bo jednak tak jakby z bloków zostałem wciągnięty w wielki show biznes, który jest naprawdę mega, mega wielki i poznaję go każdego dnia. I jest to ciężki orzech do zgryzienia dla człowieka, który chce tak jakby wszystko przemyśleć, każdy swój ruch po kolei. No ale są jakieś takie opinie, które cię dotykają, albo też jak sobie radzisz tak na co dzień w takim show biznesie, no bo powiedzmy sobie szczerze, że no wiele osób czasami robi takie kariery, no największe kariery powstają tak znikąd, nagle, po prostu jest buch i w związku z tym pytanie, jak sobie z tym poradzić, no bo wiele ludzi popada w jakąś taką bessę, jakieś gorsze samopoczucie, nie potrafi sobie z tym poradzić. Nie potrafię sobie z tym poradzić, ale to jest jak najbardziej zrozumiałe, bo nie pamiętam, żeby ktoś mnie w szkole uczył być osobą publiczną tak naprawdę. Nie mówię tutaj, że szkolnictwo tutaj popełnia błąd, tylko to są takie rzeczy, które zdarzają się raz na milion tak naprawdę, nie? To jest dosłownie promil osób, które są sobie tak jakby w stanie pozwolić na taki styl życia, na taką pracę, więc no też nie mam tym ludziom za złe w momencie, gdy piszą jakiś tam ewentualnie zły komentarz, tylko jeśli mam być szczery, to konstruktywnych komentarzy negatywnych widzimy zdecydowanie mniej i ja robiąc research, patrząc na te komentarze, weryfikując te statystyki,
widzę jednak przewagę tych pozytywnych, mega dużych, mobilizujących dalej do pracy, dalszej komentarzy. I nie to, że jestem nimi zasypywany, ale miło mi się na nie patrzy. Naprawdę miło mi się na nie patrzy. Czyli zgodziłbyś się z tym, że mimo tego, że ludzie muszą robić swoje, to jednak odbiór ludzi też jest dla nich ważny. Wydaje mi się, że tak się mówi, że gdzieś mam hejty. To jest jak najbardziej na miejscu, tylko w momencie, gdy dążymy do ideału, to jest troszeczkę taki miscommunication z jednej i z drugiej strony, bo nawet taki prosty komentarz, który ma jedno słowo, dosłownie podmiot, wiele uczy, tak naprawdę. Można z niego wiele informacji wyciągnąć, przede wszystkim z jaką grupą odbiorczą ma się do czynienia też, jaką tak jakby grupą wykształcenia ma się do czynienia, też sposób interpretacji jest bardzo łatwo do określenia, także no, badania. Całe to zjawisko to jest po prostu badanie tego wszystkiego. Jeszcze mówiąc o showbiznesie, do showbiznesu można się przedostać na różnoraki sposób, no bo można po prostu zrobić jedną głupią akcję, można nagrać super album, można, nie wiem, nagle być popularny tak po prostu z niczego jednym filmikiem, na przykład wiralowe TikToki, tak? No, jest wiele możliwości, żeby się przedostać. Uważasz, jak funkcjonuje to środowisko? No, da się w ogóle je zdefiniować? Czy ono jest zdrowe? Po prostu tak, jakbyś miał określić w ogóle, co to znaczy showbiznes? No bo wiele ludzi mówi showbiznes, celebryty. No ale co to w ogóle znaczy? Wiesz co, to jest mega, mega złożone słowo. Tak dobrze to nakreśliłeś, że jest to bardzo trudne, bo ciężko jest to uchwycić co najmniej 100 przymiotników. Ciężko powiedzieć, jakie to jest, z czym się to je, bo to jest coś, co trzeba tak naprawdę czuć. I dochodzi tutaj pewna możliwość adaptacji, znaczy umiejętność adaptacji w tym, w jaki sposób możemy się odnaleźć w tym show biznesie. Ja na samym początku, przyznając się, kompletnie się w nim nie odnajdywałem przez tak jakby wymogi i standardy, jakie wysokie on stawiał dla takiego przysłowiowego człowieka, który się urwał z jednej piosenki, nie? I to było, musiałem troszeczkę posiedzieć nad tym. To jest na pewno, co mogę już powiedzieć w show biznesie, to jest rzecz do przemyślenia, do własnej interpretacji. Jest mega skomplikowana sama w sobie. Czyli trzeba umieć się zmieniać, no i tak kolokwialnie mówiąc, tak. Mieć stalowe jaja. Jak najbardziej. Mieć stalowe jaja to jest, no, wydaje mi się, że to nawet nie tylko i wyłącznie w biznesie trzeba mieć stalowe jaja. Dzięki bardzo. Dziękuję najmocniej.